Cześć! I zaczynamy nasz weekend na żaglówce. Razem z biurem turystycznym Cleaver zabieramy Was na super wyprawę, w którą oczywiście możecie zobaczyć relacje. No, żaglówka, więc będziemy pływać, ale nie tylko, bo będziemy też gotować. No i teraz właśnie zaczynamy naszą weekendową przygodę. Odpadnie, bo mnie nie wiatr. O. Dobra. Musisz czuć wiatr. Tak. Czujesz, jak wieje na ciebie? No czuję. No. Myślałem, że wieje bardziej tamtej. No i teraz robimy zwrot. Słuchajcie, płyniemy z prawdziwymi smakoszami, chociaż teraz to chyba bardziej głodomorami, bo wszyscy już jesteśmy tak mega głodni. Na łódce dzisiaj z nami oczywiście jestem ja, jest Michał, jest Artur, jest Kasia i chyba wszyscy czekamy na jedzenie. Nie wiem, jakiś okrzyk w tle, że czekacie na jedzenie, bo ty mający! Kuchnia, jeść nam się chce! Słuchajcie, więc będziemy zaraz musieli coś zjeść, ale na razie bardzo fajnie mi się płynie. Jesteśmy teraz na jeziorze Bełdany i słuchajcie, mijamy, w zasadzie zaraz za moimi plecami będzie Mysia Wyspa. Podobno tutaj żyją wyjątkowe myszy, na których były prowadzone doświadczenia, tak? Badali je, Polska Akademia. Tak, były badane te myszki, więc stąd ta nazwa tej wyspy, tak. A to jaka taka ciekawostka z naszej podróży. Dzisiaj będziemy przygotowywać makaron. W planach jest jakiś szybki makaron z produktami z puszki, czyli myślę, że dzisiaj wrzucimy na patelnię fasolkę, taką czerwoną fasolkę, czosnek na pewno będzie, bo ten też długo wytrzymuje, na pewno będą pomidory, albo świeże, albo z puszki, no i suszona kiełbaska. O. To jest taki plan na szybko. Zamysł jest taki, że jedzenie z puszki, no bo się nie psuje, tak? Jest długoterminowe, łatwo zabrać, łatwo zaplanować, że się kupuje tą fasolkę, nawet suszoną kiełbaskę, ona przecież nie wyjdzie szczególnie. Planowaliśmy przygotowanie dzisiejszych dań, to było takie, żeby to były dania proste, szybkie i żeby nie trzeba było schodzić za bardzo na ląd i szukać produktów, chociaż oczywiście takich też nie zabraknie, bo na pewno dzisiaj wieczorem będziemy grillować. I już wiem, że Kasia kupiła świeże, fantastyczne ryby. Płocie, liny i okonie. Płocie, liny i okonie, więc będzie pysznie. Ja jestem tak głodna, że szczerze mówiąc troszkę gubię myśli, jak mówię, więc musicie mi wybaczyć. Pysznego lina. Tutaj wielkie podziękowanie dla Artura, który tą rybkę już oczyścił za mnie. Co mnie w sumie bardzo cieszy, bo to taka brudna i niewdzięczna robota. Mamy kolejny dzień, jest poranek i czas na śniadanie. Słuchajcie, ja przygotowałam grzanki na słodko i na słono z ziołami, na które przepis oczywiście znajdziecie na stronie www.kotlet.tv. Ale żeby nie było, tutaj są również inne pyszności. Ja już widzę sałatkę, pomidorki, świeża bazylia. A to jest sos tatarski. Słuchajcie, wygląda pysznie. To jest półmisek kiełbas, który zareklamowali jako mięsny jeż. Ogólnie to nie będę Wam za długo opowiadać, chciałabym Wam tylko powiedzieć, że mamy piękną pogodę. Kolejny dzień przed nami, bardzo dużo pływania, ale teraz czas na śniadanie, więc ja Was pozdrawiam. Także.
No, że jesteśmy na Śniardwa. No. Większa woda. Teraz jesteśmy w popielni i zmierzamy zobaczyć koniki, bo tam, gdzie nocowaliśmy, miały podejść dzikie polskie koniki, ale nie podeszły, więc idziemy zobaczyć takie, no nie do końca dzikie chyba. Były też łabądki, co możecie zobaczyć, z małymi, malutkie łabądki i jeden duży. No i oczywiście pływaliśmy w tej chwili po Śniardwach, największe jezioro, piękne, w ogóle pogoda jest piękna. I w ogóle super. Dobra, teraz chodźcie. Mam ochotę na coś słodkiego. Nasz weekend na żaglówce dobiega końca. Słuchajcie, fantastycznie było. Przyznaję, troszkę się spaliłam na słońcu, no ale pogoda piękna. Mam nadzieję, że miło Wam się oglądało relacje, a ja tutaj gorąco chciałam podziękować naszej fantastycznej ekipie, ludziom, których poznaliście podczas tego wyjazdu z biura turystycznego Cleaver. Ściskam mocno Kasię, Monię, Karola i oczywiście naszego rewelacyjnego sternika, który okazał się kucharzem i który zdradził nam wiele fantastycznych pomysłów, czyli Artura. Na pewno kilka przepisów, które podpowiedział, pojawią się na kotlecie. Ja dziękuję Wam za miły weekend, pozdrawiam cieplutko i zapraszam do obejrzenia przepisów, które też powstały podczas tego weekendu. Pa, pa!